Hej, hej, moi drodzy, siemaneczko, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Elir, ponownie witam w Prison Architect, w naszym więzieniu. Moi drodzy, nie pamiętam, na czym skończyliśmy, chociaż nagrywałem wczoraj. Dzisiaj mamy poniedziałek, wróciłem z pracy kilka godzin temu i stwierdziłem, że pograłbym w Prison Architect, ale ponieważ nagrywam Prison Architect, to stwierdziłem, że no głupio byłoby, gdybym grał i robił to bez was, tym bardziej, jeśli seria wam się podoba, więc jedyna rzecz, którą zrobiłem, zmianę, którą wprowadziłem, tak mi się przynajmniej wydaje do ostatniego nagrania, to jest psiarnia, zbrojownia, zatrudnienie kilku ludzi z psami i uzbrojonych po zęby i rozpoczęcie projektowania szkoły, właściwie miejsca, w którym będziemy uczyć naszych więźniów dobrego, znaczy pisania i czytania, może nie tyle dobrego wychowania, co pisania i czytania. Tutaj powstaną zwykłe drzwi, najzwyklejsze, nawet powiedziałbym z jednej i z drugiej strony powstaną te drzwi. W międzyczasie coś się pojawiło, moi drodzy, pojawiło się daj więźniom więcej wolnego czasu. Dostałem informację, że więźniowie zaczną niszczyć rzeczy, jeżeli nie dostaną co najmniej 6 godzin wolnego czasu. No cóż, no, spełniłem tą prośbę, jakby wolnego czasu mają teraz dużo. Nie mam chyba nikogo, jeśli chodzi o osoby chronione. Tu mamy informatora. Osób chronionych nie mam, żadnych byłych policjantów, ani nic takiego w więzieniu w tym momencie nie ma, więc... Więc nie ma problemu tak naprawdę. Tak naprawdę skończył się pewien problem. Tutaj oczywiście strefa chroniona dla tych, którzy takiej ochrony wymagać będą. Psy, moi drodzy, świetnie sobie tutaj radzą. Wykrywają wszelkiego rodzaju tunele, obwąchują więźniów i tak dalej. Wychwytują kontrabandę i w ogóle. Nie, więc powiem wam, że jestem zachwycony z tego powodu. Ten warsztat chyba nie funkcjonuje tak jak powinien, ale wpadłem na pomysł, że trzeba by przerobić naszą strefę bezpieczeństwa. Trzeba będzie zaplanować nową strefę, dużą strefę, jakieś takie, wiecie, pomieszczenie faktycznie kontrolne, gdzie stanie ileś tych komputerów do nadzorowania więzienia. Do nadzorowania budek telefonicznych, podsłuchów telefonów i tak dalej, bo to pomieszczenie, nie oszukujmy się, jest ciut za małe. Więc trzeba będzie pomyśleć, zaplanować jakieś takie faktycznie miejsce. Faktycznie miejsce, które nam tutaj będzie za to odpowiadać, takie spore pomieszczenie. Tak się zastanawiam, tu jest świetlica, tak się zastanawiam, czy by tak, może tak, zdemontujmy to odduże okno. Te okna mogą zostać w gruncie rzeczy, nie ma problemu. Tu nie powinniśmy dokończyć jeszcze te izolatki, chociaż na ten moment tych izolatek wystarcza mniej więcej. Niemniej jednak, gdybyśmy sobie wzięli planowanie i ściany dali tutaj, to nam powstanie no niezbyt duże to pomieszczenie. Jak to wygląda? Raz, dwa. To jest chyba na dwa. Ile by tych miejsc mogło powstać? Jedno. Drugie. I budka z podsłuchem. Byśmy tu zrobili jedno, drugie, trzecie i czwarte i na tej ścianie ze cztery budki z podsłuchem. Może to by nie było głupie. Spróbujmy w takim razie coś takiego tutaj zrobić. Shit.
O, spróbujmy coś takiego tutaj zrobić. Miałem się zająć robieniem tego, ale tutaj na to weźmiemy sobie dotację, moi drodzy. What the hell? Czemu tu powstało w ogóle coś takiego? Ej, weź to wybórz. Weźmiemy sobie resocjalizację przez edukację. Dostaniemy 15 tysięcy zaliczki na poczet. Na poczet tutaj właśnie. Biblioteka. Nie biblioteka. Świetlica też nie. Gdzie to jest? Pokój szkoleniowy. Tutaj, proszę bardzo. Minimalny rozmiar 5x5. Będzie większy. Okej, ale dlaczego tutaj jest, kurde? Dlaczego tu mi coś takiego powstało? Aha, tutaj budują. Obiekty. Obiekty, drzwi dla personelu tutaj wstawimy. Wstawimy je może tu. O, tak, na środek. Nie ma sensu krat więziennych stawiać, bo po co? Dobra, tu chłopaki budują. Są i drzwi. Aha, to mi tutaj rozwaliło. Tu musimy jednakowoż stworzyć wolne miejsce. A, i tutaj kurde powstały. Aja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 j. Chcę tu fundament, materiały. Tylko wewnątrz. Właśnie, tu mam dziurę, kurde. To ciekawe, czy powstanie tutaj normalny sufit, czy powstanie tutaj, kurde... A, jeden więzień o minimalnym rygorze tu za chwilę przyjedzie. No, chłopaki są wkurzeni, bo... no, mają żarcie. Takie, wiecie... na mocnym minimum mają żarcie, bo trzeba przez 79 godzin jeszcze utrzymywać... Okej, i tu też chcemy zburzyć ścianę. Oho. Pieseł kogoś chwycił. Pieseł chwycił trop! I jest młotek. Siema, idziesz do izolatki, misiu. Misiu kolorowy, idziesz do izolatki. 35 dzień, moi drodzy. Wiecie, co to oznacza. Czas na przeszukanko. Czas na przeszukanko. Jest i zapalniczka, proszę bardzo. Za chwilę nam się zapełnią cele. Ale tak, tu mamy pomieszczenia, więc tu potrzebujemy ławkę szkolną. Biurko. Dobra, będzie sobie biurko. Ekstra biurko. Nawet krzesło im dam. A dalej będzie ławka. Na razie nie wychwycili żadnego tunelu. Dobra. Jest całkiem nieźle. Alkohol, widelce, łyżki, noże, młotki, siekiery. No, dzień jak co dzień w więzieniu. Zbuduj pokój szkoleniowy. No przecież jest pokój szkoleniowy. Ławka szkolna, biurko. A, jeszcze zaplecze musi powstać. Z zaplecza jeszcze musimy pociągnąć tutaj, kurde, kabelki.
bo przecież... A, i tutaj... musi powstać obiekt i musi powstać... Nie, budka telefonu... A, nie, moment. Jeszcze pomieszczenie bezpieczeństwa tu musi być. Dział pocztowy. Nie. Recepcja też nie. Ambulatorium, magazyn dostawy, dziedziniec. Nie. Eksport. Nie. Bezpieczeństwo. Pyk. Biurko, krzesło, krzesło, szafka na akta. Wow, to zajmuje 3 miejsca, nie 2. A spokojnie. Biurko i szafka na akta. Hej, take it! Musi być jeszcze krzesło. No, gościu się tutaj... Jakiś się tu, kurde, zbuntował. Szuszfol jeden. Spoko, ara go tutaj, kurde. Posiadanie narkotyków. No peszek, no, co ja mogę? Zgodnie z zapowiedzią, co 2 dni będę robił przeszukanie, więc wypadają dni nieparzyste. Najnormalniej w świecie, no nie może tak być. Żeby chłopaki mi tutaj, kurde... Sto godzin! Ale oszustwo. Dobra, wywiad, informatorzy. Potencjalny informator. Sprawdźmy doświadczenie. Rekrutuj informatora. Super. Jest drugi. Mamy 2 informatorów. I jeszcze tutaj trzeba będzie pociągnąć. Przewody. Tutaj też trzeba będzie pociągnąć przewody, bo widzę, że nie zanosi się na to, żeby było jakoś szczególnie łatwo. Dobra, co z naszymi chłopakami tutaj? No w porządku, tutaj... A, dokończymy izolatki, bo widzę, że się przydadzą. Przy przeszukaniach mamy 5 oczekujących... Mamy 5 oczekujących na umieszczenie w jakże pięknej izolatce, świeżo stworzonej. Więc tutaj sobie izolatki zrobimy. Zrobimy sobie też obiekt zwany systemem monitoringu na izolatki. Przyda się na pewno. Tu nie ma zasilania, za chwilę zresztą zasilanie tutaj podłączamy. Okej, obiekty zrobimy jeszcze w pokoju szkoleniowym, zrobimy duże okna. Wpuścimy tutaj nieco światła. Ale nie znalazłem żadnego tunelu, więc grzeczni chłopcy są grzeczni. I co prawda nadal... nadal nie wiem, jak zacząć produkować swoją drogą. Sprawdźmy programy. Kurs stolarstwa. Zainteresowani 1, ukończyło 4. Słabo. Kurs z zakresu BHP warsztatu i BHP kuchni. Wsparcie duchowe, terapia grupowa dla alkoholików. Tutaj potrzebuje co mieć? Lokalizacja, świetlica. Więźniowie muszą mieć krzesła. Spoko. Więźniowie muszą mieć krzesła, więc... sorry!
No dobra, jestem z powrotem. Dobra, w świetlicy mamy umieścić krzesła, żeby tutaj sobie goście mogli mieć terapię grupową. Bo co, jakoś... Nie tak, jakoś... Kurde. Nie wiem, gdzie by to tu umieścić. Tu chyba umieścimy. Zrobimy takie... O, zrobimy coś takiego, żeby moi mogli, kurde, zrobić sobie tutaj terapię grupową w ogóle, tak, żeby się mogli bawić. Ej, co jest? Czemu tutaj z zaplecza nie ma prądu? Aha, bo tu jeszcze nie podłączyli. Dobra. Tu potrzebujemy połączyć ten system świętym węzłem małżeńskim. Okej. Będziemy wiedzieć teraz o nich wszystko. Bardzo dobrze. O to przecież chodzi, żebyśmy wiedzieli, czy coś się na przykład nie święci w naszym więzieniu. Że na przykład, ej, mama, przynieś mi łyżeczkę stołową, bo kopę tunel w kiblu. Jestem na etapie kolanka. Wiem, co mówię. Dobra, jakby nie patrzył, to pomieszczenia mamy gotowe. Pomieszczenia na izolatki. Bardzo dobrze. Izolatek, mama, izolatek, 28. Czyli 28 szczęśliwych facetów możemy umieścić w izolatkach. Niemniej jednak jeszcze tutaj musimy dać łóżka piętrowe. I duże drzwi więzienne. Ale duże więzienne drzwi. Okej. Trochę się tego teraz, szczerze powiedziawszy, obawiam, bo tutaj przyjdzie ogromna ilość więźniów. Ogromna ilość więźniów i... Powiem wam, nieco się tego obawiam. Ale wiecie, co zrobimy? Zrobimy jeszcze taki myk. Że zrobimy tutaj... coś takiego. O, brak wystarczających środków. Nie, no niedobrze. Czy ja mogę wziąć kredyt? Nie mogę wziąć kredytu, co to jest do cholery? Ja się pytam. Czemu nie mogę wziąć kredytu? Czemu? Dobra, tutaj izolatki będę miał. Fajnie, tu izolatki nawet mam, kurde, system monitoringu w izolatkach. Chociaż szczerze wam powiem, boję się, że ta kuchnia może sobie nie poradzić z tym żarciem. Z obsługą tutaj tego wszystkiego. Może być różnie. 340. Dobra, i w sumie wystarczy. Tu tego. Tu powstaną toalety, nie? Dla więźniów. Tutaj w ramach tego pomieszczenia tu powstaną kibelki. Ale nasypili, Jezus Maria. Trzech więźniów do nas przyjedzie, czyli 6 rodzin czeka na odwiedziny. Wykonaj 2 łóżka luksusowe. Jedyna nadzieja jest taka, że. Czemu nieaktywne? Dobra, tu chłopaki, widzę, sobie muszą wywiad. Sprawdźmy. Informatorzy.
Mamy tu dwóch informatorów. Aktywujmy go. Tego też aktywujmy. Aktywujmy tych dwóch informatorów. A co? A czemu by nie? Kurde. Wymaga wejścia. Oj, żebym se kurde nie wylał tego. No, w ten sposób chciałem to rozbudować. O, będzie zupełnie co innego. Dobrze. No i już są leki, proszę bardzo. Nagroda za wczesne zwolnienie więźniów. Fajnie. Niemniej jednak, ja będę po... sorry. Dobra, moi drodzy, wybaczcie mi takie kurde zamieszanie z tymi telefonami, ale komu jak komu, ale mamie się nie odmawia. Nawet jeżeli jest to telefon. Tym bardziej, że skąd moja mama może wiedzieć, że aktualnie nagrywam, prawda? Dobra, moi drodzy, jesteśmy w stanie przyjąć 122 więźniów. O ty w dół, mogłem przesadzić, naprawdę mogłem przegiąć, bo za chwilę przyjedzie mi 57 więźniów i chyba przegiąłem pałę. Ja pierdzielę. 122 więźniów na 36 strażników. Ale przesadziłem. Kurde, przecież ta kuchnia tego nie obsłuży. Nie ma takiej pierniczonej możliwości, żeby ta kuchnia to obsłużyła. Ej ludzie, ja muszę kurde planować kuchnię. I to taką z prawdziwego zdarzenia. Coś takiego? Coś takiego z takim... O, tutaj z takim czymś. Znaczy sama kuchnia... Stołówka musi być duża, ale sama kuchnia już niekoniecznie. Więc to mogłaby być stołówka. Moment, jak to ze stołami wygląda? Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, cztery... 4 te potrzeba na jeden stół, tak? 2, 3, 4. Ławka. Tu ławki. Dobra, tu kolejne, tu kolejne. Już czuję te bunty w więzieniu. Tu kolejne.
Tu musi powstać kawałek korytarza jeszcze, bo tu będą drzwi wejściowe, a nawet nie muszą być drzwi wejściowe, będzie po prostu korytarz. I co? Obiekty, będzie dziurka przerwy. I kolejne ławki. I powiem wam, że jak przyjadą ci więźniowie, to trzeba się będzie za to od razu zabrać. 122 więźniów. Czyli tutaj jeszcze. Ale będzie tłok pod prysznicami. Dobra, będzie coś takiego. Dobra, będzie coś takiego. Ławka, ławka, stół. O ile się oczywiście nie klepnąłem. No nie, bo to ławka, ławka, stół. I teraz kuchnia, która będzie w stanie wygotować tyle posiłków, powstanie tu. Po dwa będą, czyli będzie lodówki, kuchenki, ze trzy i zmywark, jeden zlew. Chociaż moment, gdyby tak zrobić, tak, kuchenki. Wiecie, trochę kuchenek. Dalej tutaj byśmy... tu byśmy zrobili pomieszczenie. Tu by jeszcze by weszły kuchenki. Tu by weszły... A moment, bo tu musi być miejsce na ławkę, więc... tu by powstały... do podawania dań, a tu byśmy sobie zrobili lodówki na tej ścianie. O, o! Co za gnojek? Spoko. Pytanie, skąd te tunele wyszły? Stąd? Przecież tu nikogo nie było. To jest strefa ten. Jedna ucieczka dzisiaj. Dwie ucieczki, bo tu jeszcze jeden zwiewa. Ej, w ogóle o co to on? Wygląda na to, że stąd. No bo skąd by indziej? Znaczy tak, na pewno usunie tunele. Ale pytanie brzmi, kurde, skąd te tunele wyłażą? Kurde, tylu policjantów i nie wiadomo skąd tunel wyszedł. Nie wiadomo, która cela jest nieszczelna. Ja piernicze. Jaki podkop. Ja cię w
O ja pierdylam, jaki podkop wy... No i naprawdę, kurwa, psy tego nie wykryły? A ten podkop? Nie wierzę, po prostu nie wierzę, nie? Dziurę wyrąbali taką, że... Dobra, ale ten to zostanie zamknięty, kurde, za próbę ucieczki. A tutaj trzeba będzie zrobić ogrodzenie. Nie no, tu dookoła to trzeba będzie zrobić ogrodzenie. No goście mi spieprzają po prostu z więzienia i tu jeszcze taki tunel wyrąbali, że ja jestem pod wrażeniem, no. To ja nie chcę wiedzieć, co tu się będzie działo. Cały, kurwa, kryptę se wykopią pod spodem, nie? Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Kończymy odcinek, kurde, z zasypywaniem ogromnych, kurde, tuneli. Naprawdę jestem pod wrażeniem ich pracowitości. 37 dzień. No, czyli akurat jak miało być przeszukanie, nie? Spoko. Nie mam pytań w ogóle. Dobra. Przyjechali więźniowie. Ale tych więźniów ogarniemy sobie następnym razem. Moi drodzy, dziękuję wam za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do następnego razu. Pa, pa.